No i robimy dzisiaj ciasto drożdżowe z tymi, z rabarbarem. Ale na początek, żeby w ogóle zacząć to ciasto z rabarbarem, to musimy szklankę mleka rozpuścić ze 100 gramami masła. Zagrzać, rozpuścić, znaczy mleko nie trzeba rozpuszczać, ale masło trzeba rozpuścić w zagrzanym mleku. I to potem musi przestygnąć. Także my sobie teraz zagrzejemy to. Przy okazji sobie też jeszcze zagrzeję troszeczkę więcej tego mleka i lekko go zagrzeję, żeby zrobić rozczyn drożdżowy. No, tylko jeszcze muszę szklaneczkę wziąć. No i mamy tak. Szklanka mleka. I stawiamy to na piecu. A tutaj mam mleko, co do drożdży będzie, to sobie postawię na chwilę do mikrowelli. No, takie fajne, żeby nie pryskało, jak się kiełbaski czy coś robi, to żeby nie pryskało po całym mikrowelli. To tu ma dziureczki, że tam para odchodzi i tak dalej, ale nie pryska, pryska na to. No. Tutaj mam akurat blachę z pieca, bo Wiki tam coś już robiła, jakąś pizzę i mi wszystkie blachy tutaj wystawiła, także trochę się zrobiło bałaganu. Dobra, teraz tutaj teraz pół kostki masła dam do tego mleka, bo ono za chwilę będzie już dobre. Się to zagrzeje razem z masełkiem i będziemy czekać, bo to się musi też i rozpuścić, nie? Także tutaj grzeje mleko z masłem, tu mi się grzeje mleko na rozczyn, jeszcze mąki zapomniałam wyciągnąć, tu mam pół szklanki cukru, będzie pół kostki drożdży, bo ma być 50 gram, cukier wanilinowy i 3 jajka. No, także to wszystko będzie potrzebne. Te mleko mamy za ciepłe, ta będzie musiała troszeczkę ostygnąć. Ale ja sobie już tutaj dodam. Prędzej się ostudzi. Może troszeczkę mleczka tutaj takiego wleję jeszcze. I za chwilę, jak już to mleko będzie miało takie, tylko będzie ciepłe, nie gorące, dodam tu parę łyżek cukru, łyżkę mąki i drożdże. Tutaj rozpuścimy sobie to mleko. Nie będę mieszała, to się prędzej rozpuści, nie mleko, tylko masło, żeby, bo nie chcę, żeby mi to mleko się zagotowało, bo potem będzie długo musiało stygnąć, nie? No, a tutaj, żeby było ciepło to mleko, to się i te masło rozpuści. Chyba już wyłączę, bo już nawet paruje. I niech to sobie teraz się rozpuści. I poczekamy, żeby to było letnie. Tak. Teraz sobie poczekamy.
No już się to rozpuściło, tylko że się trochę za mocno zagrzało i trzeba teraz będzie czekać, aż nam to przestygnie. Ale w tym czasie będą drożdże rosły. A w międzyczasie zanim, bo to mleko tam jeszcze troszeczkę będzie dobre, ale ja sobie tutaj odmierzę pół kilo mąki. Tylko musimy sobie przesiać. Zawsze tu coś spadnie, zawsze. Tu coś, musimy sobie przesiać teraz tutaj pół kilo mąki. Mamy tutaj mąkę przesianą. Tutaj sobie wezmę drugą tą łopatkę. Jak ją znajdę, znajdę. I łyżkę. Że teraz tutaj damy sobie łyżkę mąki. Cukru. No i teraz drożdże. Teraz tutaj rozetrę to z tym i niech to sobie pracują te drożdże, nie? Potem do tego po prostu jajka wrzucę, cukier, mąkę. Jak to będzie wyrośnięte, wymieszam. Do tego przyjdzie mleko z tym, z masłem. Wyrobimy to i poczekamy, aż urośnie. No, ładnie się nam to rozmieszało. O. No, zobacz, zostawię z tym. No i czekamy, aż nam to urośnie, a masło z mlekiem ostygnie. No i drożdże już podrosły. Już powiększyły swoją objętość. Także do tego zaczynu. Taki ładny jest. O, widzicie? O. Do tego dodam teraz cukru, jajka. Tak. Można dodać od razu mąkę i te mleko. Ale ja sobie to troszeczkę tutaj przerobię.
Od razu tutaj dam i mąkę, i mleko, ale też do mąki damy szczyptę soli. To tak wygląda, że nie mam, ale kupiłam, tylko jeszcze nie wsypałam tutaj. Szczyptę soli to. Szczypta. No, jest szczypta soli. Tak. To mleko z masłem wlejemy sobie. Zawsze jest problem, bo ten kołnierz tutaj jest i on przeszkadza w wlewaniu. O tak. I tą mąkę sobie tu dam i niech to się wymiesza. I będziemy czekali, aż urośnie. Myślę, że to już będzie dobrze wyrobione. Teraz sobie to postoi. Może nawet to zamknę tutaj i niech sobie tam teraz dochodzi. A ja w tym czasie sobie tutaj blachę już wyłożyłam papierem i sobie będzie czekała. A tam mam rabarbar i już jest umyty. Teraz sobie go obiorę i pokroję w kostkę. Najpierw to trzeba będzie obrać, a potem w kosteczkę. Jak się da obrać. O. Teraz nic nie widzę. Tak, i cały tak obierzemy. I pokroję w kostkę i będzie sobie to czekało. Na to przyjdzie potem jeszcze posypka. Ale to jak już będę miała ciasto na tym, jak już wyrośnie, przerobimy, włożymy do tej formy, to wtedy będę robiła sobie posypkę. No i tak, na razie muszę obrać. No i rabarbar mamy już obrany. Teraz będę go kroiła. Gdzie ten fajny nóż jest? O, do tego sobie wezmę taki nóż szerszy. W takie kawałeczki. W sumie to do tej miski chciałam dać. Thank you.
No, mamy tyle, tyle mam rabarbaru. Jakby to było za mało, to mam jeszcze truskawki, to mogę gdzie niegdzie potem wrzucić truskawki, bo zależy mi, żeby całą tą blachę założyć. A teraz sobie będziemy czekali, aż ciasto urośnie. Słuchajcie, ale urosło. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Ale urosło to ciasto. Także teraz je troszeczkę przerobię, tylko nie wiem, czy to mi się tutaj nie będzie. Wystarczy tyle. No, jest przerobione. Ja to sobie, no jakieś muchy mi tu latają. W międzyczasie sobie zrobiłam znowu budynek. I teraz będziemy to przelewać tu. I jeszcze będzie musiało to porosnąć troszeczkę. Nie wiem, może za jakieś pół godziny, jak mnie tu nie było, nawet dosyć szybko to urosło. No, aż mi tu zaczęło włazić. Tak, to damy do mycia od razu. Chociaż mogą mnie dawać, bo przecież zaraz będę robiła tą posypkę, ale to muszę i tak umyć, bo mi wchodzi aż tu. A to pewnie nie widzicie. Przepraszam. O, jak jest to ta śruba, gdyż trochę by mi to wciągło tam. Dobra, teraz sobie to dam wszystko, wyłożę na tą blachę. Ładnie nam wyrosło. I wykładamy wszystko tu. No. Na razie sobie to tak postawię. Teraz to ładnie sobie rozprowadzimy.
No, akurat starczyło. Teraz sobie zrobimy posypkę, a w międzyczasie sobie będę już grzała piec. No i przygotowujemy sobie na posypkę. Tu mam 100 g mąki. Do tego są mi potrzebne, zaraz wam powiem ile cukru, bo tak nie pamiętam. 4 łyżki masła, 2 łyżki cukru. Raz. Dobra, damy się troszeczkę tego cukru. Cztery łyżki masła i szczypta proszku do pieczenia. Ile to będzie 4 łyżki masła? Raz. No chyba to całe dam. Dwa. Tak. Tak. I jeszcze proszek do pieczenia. Cukier wanilinowy. Myślałam, że mam zaczęty proszek, ale nie. Szczypta proszku do pieczenia. Zobaczymy. No i teraz to będę ugniatać. Chyba trzeba będzie to ręką ugniatać. Piekarnik już się tam grzeje. No i już się to zaczyna fajnie łączyć. W przepisie mam, żeby zrobić wałek, dać do zamrażarki i potem potrzeć. Kiedyś tak zrobiłam. To było dobre, ale Marek już nie mieszkał z nami. Dałam zdjęcie na Facebook. On się mnie pytał, czemu ja te ciasto tartym serem posypałam. Bo to tak wyglądało. No, no teraz sobie taką kuszonką po prostu będę to obsypywać. Tylko żeby mi wszędzie to masło tam doszło. No i tak będę sobie tutaj sypała. To sobie przy okazji też rośnie, a jak się nagrzeje w piekarnik, to od razu pójdzie do piekarnika. Przy okazji mogę to sobie tak, żeby to było równo w tych kątach też. O. No, piekarnik właściwie tylko teraz na jakiej temperaturze, bo ja mam za słaby chyba.
Mam jak tutaj napisane, na jakiej temperaturze? 180. Piekarnik ma być zagrany na 180 stopni na 45 minut. No. Także ciasto już będzie czekało. Niech sobie tutaj powoli rośnie. Piekarnik mi się nagrzeje i zaraz będę wkładała do piekarnika. No i ciasto wylądowało na stole. Ja tych brzegów nie odkrawam. Wiem, że niektórzy to odkrawają, żeby ładniej wyglądało, ale nie będę tego kawałka ciasta wyrzucać. Po prostu zjadamy razem z tym brzegiem, nie Zbyszek? No, także ciasto tak wygląda. Mam nadzieję, że Wam to smakowicie wygląda. Mogło być więcej jeszcze rabarbaru. Następne pójdzie z podwójną ilością tego rabarbaru po prostu. No. No i tak wygląda ciasto już upieczone, na drugi dzień już jest odkrojone. Mały figiel bym Wam zapomniała pokazać, byłoby zjedzone, bym Wam nie pokazała jak wyglądało. Mogą dać jeszcze więcej tego rabarbaru. Na drugi raz kupię więcej tego rabarbaru, bo tu było pół kilo, to będę musiała kupić kilogram co najmniej rabarbaru na tą blaszkę. No, także takie ciasto. Tak wyszło.